Jak wymienić filtr kabinowy w Golfie Plus. Filtr znajduje się tu pod schowkiem. Trzeba wykręcić tą śrubkę, tą śrubkę. Jedna. Druga. Wyciągamy to ustrojstwo tu. O. Tak. I tu. O, źle założone to jest trochę. O, przesuwamy. I cyk, wychodzi. O. No i mamy dziada. O, jeszcze nie był aż taki tragiczny. Idziemy po nowy, trzeba iść po nowy teraz. Nowy filtr. Filtrona. Dołączona jest do niego też instrukcja, także krok po kroku widać, co trzeba zrobić. W 5 językach. Także to jest nowy. Także dobrze, że jest wycięcie. Także wiadomo, jak założyć, inaczej nie ma możliwości założenia. No chyba, że ktoś zgniecie filterek. No dobrze, to idziemy włożyć. Aha, jeszcze zaraz muszę wyczyścić trochę. O, ślimaczek mi tutaj towarzystwa dotrzymuje. Także na tej klapce są takie języki. Także nie sposób tego też inaczej założyć. Tu wsuwamy. Wkładamy o te otworki. I do środka. No i wchodzi, nie wchodzi. Dobra, bo jedną ręką to się nie da. No dobra, siedzi. Teraz klapeczka. O. Przesuwamy. Tutaj nie załapało, czy co? Siedzi. O, teraz siedzi. O, i git. No i zakładamy, trzeba założyć osłonkę, przykręcić, no i to wszystko. I jeszcze jedna uwaga, zakładając tą osłonkę, należy zwrócić uwagę, żeby nie pozasłaniać tych otworów tutaj do nawiewu, żeby później ładnie wszystko wiało. Tutaj. No, no i to wszystko.